Przechodzimy, proszę Państwa, do trybu głosowania uchwały na punkt numer 6 w sprawie opinii do zbycia działki nr 131, części działki nr 130-132 oraz 85/1, okręg 31 Skarbnicy Janowa Huta w Krakowie w powiązaniu, proszę Państwa, z już przez nas przyjętą uchwałą na 31 sesji uchwała nr 466 oraz proszę Pana Przewodniczącego zreferowania Janusza Wiesława. Jest to na rządu Komisja Planowania Wydawała głosowanie decyzję, poparła wniosek zarządu. Sprawa dotyczy w zasadzie bardzo podobnych rzeczy, które były przez nas procedowane wielokrotnie. Natomiast różni się tym, że mamy trzy zbycia jakby w jednym, na jednym uchwale. Ale sprawa jest, zanim przeczytam samą treść uchwały, wyjaśnię może w pokrótce. Sprawa dotyczy działek o bardzo małych powierzchniach, od 2 m² tam do 42-58 ewentualnie, gdzie po prostu po linii ogrodzenia następuje wyrównanie własności i doprowadzenie do stanu jakby praktycznego. Jak ktoś z Państwa raczej chce, to można puścić tą mapę, więc to łatwiej to i do zrozumienia projekty dla wszystkich. Myśmy na komisji planowania bardzo dokładnie analizowali same te obszary i mapy przyległe. Te drobne drobiazgi, które można tak nazwać powierzchni, one są wyłączane za znacznie, to jest bardzo dużo dużych nieruchomości, które mają osobne numeracje i zebrają domostwa na tych dużych działkach. To może przeczytam samą treść uchwały. Opiniuje się pozytywnie zbycie działek położonych w Krakowie przy ulicy Drożycka, obręb 30, jednostka ewidencyjna Nowa Huta, oznaczonych na załączonym wstępnym projekcie podziału jako Hotelski. Numer 131 o powierzchni 42 hektara, numer 130/E o powierzchni około 81 hektara, numer 85/1/B o powierzchni około 22 hektara oraz numer 132/F o powierzchni około 2 hektara dla poprawy warunków zagospodarowania działki sąsiedniej, numer 129/2 o powierzchni 3325 hektara. Przedmiot pierwszy temat. Numer odkreski następny. Numer 130/2 o powierzchni około 30 hektara oraz numer 85/1/A o powierzchni około 2,2 hektara dla poprawy warunków zagospodarowania działki sąsiedniej, numer 129/1 o powierzchni 4548 hektara. Następne ostatnie zbycia. Numer 132/G o powierzchni około 58 hektara dla poprawy warunków zagospodarowania działki sąsiedniej, numer 337 o powierzchni 529 hektara. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i uzasadnienie oficjalne brzmi. Powyższa opinia stanowi uzupełnienie uchwały z dnia 15 stycznia 2013 roku w sprawie opinii do zbycia działki. Proszę Państwa, bardzo proszę o zachowanie ciszy, przynajmniej jak są wprowadzane uchwały. Część działki nr 130 oraz 85/1 obręb 30 w Krakowie w związku z pismem Wydziału Skarbu Miasta numer z dnia 22 maja 2013 roku. Przedmiotowe działki nie mogą być zagospodarowane jako odrębne nieruchomości. Ewentualna sprzedaż wyżej wymienionych działek doprowadzi do zgodności stanu prawnego ze stanem faktycznym użytkowania nieruchomości. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Bardzo proszę. Nie chcę, dziękuję. Przechodzimy do trybu głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały na grupie nr 6? Dziękuję. Kto jest przeciwko? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że Rada przyjęła uchwałę nr 6.